Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grida 2, 21 odcinek. No i dzisiaj drift. Zanim jednak drift, musi być suchar. Dlaczego Beton nie chodzi do pracy? Bo go wylali. Rozumiecie, wylali Beton. Może nie będę objaśniał dalej znaczenie tego suchara, bo byście się wszyscy udusili ze śmiechu. Chcąc temu zapobiec, przechodzę do zawodów, żeby było bezpieczniej. Nie będę tu żadnych akcji ratunkowych opłacał. Okej, tak więc, moi drodzy, dzisiaj drift, z tego co mnie tutaj pamięć nie myli, drift seria Nixon. Dwie rundy. No raczej do tego driftu coś dorzucimy. Nie ma żadnych wyzwań, nie ma żadnych zaproszeń, dlatego zajmiemy się dzisiaj driftem i serią WSR, oczywiście. Okej, moi drodzy, czym by sobie tu polatać bokiem? Jako, że do tego są praktycznie stworzone Japońce. Oczywiście nie mówię, że inne samochody nie nadają się, ale Japońce najbardziej się z driftem kojarzą. Tokyo Drift i te sprawy. Dlatego będę tutaj między nimi wybierał. Mam tutaj Nismo R34, mam tutaj RX7, mam S2000, mam 370Z i tyle. To są wszystkie Japońce, dlatego wiecie co, zawsze wygrywa tutaj. Ale to jest przyczepność. To nie. Nie, będę chciał tutaj któryś z tych. Wezmę sobie RX7, bo mi się bardzo jego dźwięk podoba. No i fajnie się jeździ, fajnie wygląda i w ogóle wszystko. Okej. No ładnie. 24 zwycięstwa w WSR. A już chyba taki cienki bolek nie jestem. No ile mam tych samochodów? 31. Dobra, kolo. Aha, moi drodzy, jutro albo w czwartek prawdopodobnie pierwszy odcinek z kolejnej serii na moim kanale. Z tym, że jeżeli się to nie przyjmie, a już mówię, że to jest gra bardzo znana, nie jest ona związana z samochodówkami. Jeżeli się Wam spodoba, zostawię ją, będę nagrywał. Jeżeli nie, no to zresztą wszystkiego jutro się dowiecie. Materiał mam już nagrany, ale dzisiaj jest dzień Grida, więc nie gadamy o niczym innym niż o Gridzie i o Nissanie, Maździe RX-7. O kurczę, zapomniałem w pewnym momencie, że ja uczestniczę w drifcie. I po prostu chciałem przejechać to jak najbardziej. Wygląda na to, że ktoś przed tobą wpadł w poślizg. Spokojnie. No i to porządny. Jedź tym Mercedesem. Mówiłem, że tylko Japońce? Całkiem niezły ślizg. Pięknie. No po prostu RX-7 jest do tego stworzone. Ono było tworzone moim zdaniem z myślą. O proszę, no co? Say fucking what? Ile mi brakło? No chyba kpisz! Znajdujesz się wśród najlepszych na samym szczycie tabeli. Zrób wszystko, żeby chociaż utrzymać tę pozycję. No chyba kpisz, no i co? Aha, i nie mogę powtórzyć, bo jadę już następny, znaczy to jest w ramach turnieju, więc teraz będę musiał naprawdę sporo tej przewagi sobie nadrobić. Jeżeli Bruno Silva będzie drugi, to będzie dogrywka, bo to chodzi o punkty, tak? Znaczy punkty? Czekajcie. Pogubiłem się trochę, no ale w każdym razie trzeba teraz wygrać. To wiem na pewno, nie dać szans Bruno Silvie. Bożem zlamił trochę. Pitoląc o tym, jak to RX-7 się nadaje do driftu, nie wspomniałem o tym, że ja się nie nadaję, chociaż uwielbiam drift i robiłbym to godzinami. Myślę sobie właśnie kiedyś nad zakupem czegoś poważnie dobrego, tylnionapędowego. Żeby sobie troszkę polatać bokiem. I nie myślę tu wcale o żadnym polonezie. Chociaż i ten potrafi na pewno dać. Kurczę, ta trasa w ogóle nie ma zakrętu, więc gdzie mam tu driftować? Chociaż i polonez potrafi czasami sprawić wiele frajdy. Nawet nie trzeba specjalnego śniegu czy bajora, żeby się nim bawić. Chociaż nie mówię, że on ma tyle mocy, żeby na asfalcie topić.
Fajo głupia, gdzie mi wjeżdżasz? No popatrz, no! Jaka pinda! Co on tu szuka tym kurna zasranym 370? Jedź! W szarżu! A ten to chyba sobie jedzie na nie wiem, na grzyby. Bo nie za bardzo. Czuję, że zaraz posypią się części mojego samochodu rozbabrane na tej skale. No kurwa, ja też je. Pierwszy, dobra, udało się. Teraz w jaki to sposób jest rozwiązane, moi drodzy? Czy to są punkty przyznawane za miejsce, czy łączne? Za miejsce. Ale Bruno Silva, proszę, spadł na trzecie. Gdyby był drugi, prawdopodobnie by była dogrywka między nami. Wykorzystałeś zdobytą praktykę. Ha. Wygrałeś pierwsze zawody w drifcie w historii WSR. No bo jestem w końcu w tym na tyle doświadczony, że mogę sobie spokojnie tutaj przejeżdżać, pieprząc jeszcze dodatkowo jakieś bzdety. Okej, okej. Albo mnie rozwaliło, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, jak u mnie kumpel w szkole rozkminił takiego jednego suchara. Jak nazywa się miłość ukraińsko-rosyjska? Chodziło o to... Nie, jaka jest miłość ukraińsko-rosyjska? O, dokładnie tak to było. I oczywiście chodziło o miłość bezgraniczną. A mój kolega po chwili namysłu stwierdził, że odpowiedzią na to jest Putin. Powiem wam szczerze, że zatkało mnie, bo nie takiej się odpowiedzi spodziewałem. No ale tak to wyglądało, czasami takie są jazdy. Proszę, mamy 4 rundy, o kur. Okej. Wierzę w przyczepność, wierzę w napęd na 4 koła, wierzę w mojego Nissana Nismo R34, który będę tu pomykał. Nie trzeba tu driftu. Czekajcie, co to w ogóle za zawody były? Nie zwróciłem uwagi. O co tu chodzi? Na pewno nie drift, bo bym chyba zauważył. No i nie popełniłbym aż takiego błędu. Zaraz się przekonamy. Troszkę za późno, no ale trudno. I takie rzeczy się dzieją. Tak. Na tym torze liczy się prędkość, dlatego wygrają najpierw... Wiesz co się liczy? Prędkość na ulicy! Prędkość na ulicy! Jademy, o tak! Czyli to jest zwykły wyścig. Z tego co widzę. Zwykły, niezwykły, jest on na tej trasie, która potrafi dać w kość. Au! Nie wiem, czego mi się dźwięk chrzani. Nie wiem, czy to wina... Ładnie, od następnego dzielicie tylko kawałek. Na pewno nie słuchawek. No co wy? Nie wiem, dobra, w każdym razie trzeba jechać. Jechać jak najszybciej i próbować tutaj miksować wszystkich, a nie oglądać się za innymi problemami. Moi drodzy, ale to naprawdę mnóstwo tej jazdy będzie. Popatrzcie, tu jest 5 okrążeń. 5 okrążeń. A dodatkowo są 4 rundy, więc hu. Jeszcze w ciul. Au. Ciśnij. No gdzie? Harrison! Małpo włochata, no wypieprzaj! Okej, ładnie zginął, oj. Mnie dużo brakowało. Jademy. Dyn. Któż to na pierwszym miejscu jest? Callum Kirkwood. Gościa jakoś nie kojarzę. Chociaż, czekajcie, w ostatnim odcinku? Czy przedostatnim? Nie mówiłem o nim? Już nie wiem, te nazwiska się tak tutaj cały czas mieszają. What the fuck? To było genialne!
Żenioł! Aj! Tutaj już nie było pięknie. Nie było idealnie, nie było pięknie. Już tylko dwa okrążenia. Już tylko dwa. Tylko dwa i przede mną tylko jeden. Tutaj najlepsze, że oni hamują strasznie. I to jest moment, w którym mogę dojść. Oj, widzę, że kolega też w miarę dobry wybór tutaj wziął. BMW. O, przepraszam, przepraszam. No nie, nie, nie możecie się rysować. Rozumiem, gdybym zarysował jakiegoś Lanosa czy innego Volkswagena, którego nienawidzę. Ale zostaw BMW. Jedyny niemiecki samochód, który tak naprawdę lubię. Oczywiście nie licząc tych wszystkich, kurde, sportowców w pokroju Porsche, Bugatti i tak dalej. To jest inna liga. Co to jest? Skąd ta muzyka się wzięła? What the fuck? Ej. It's fucking humble. Dobra, jedziemy, moi drodzy, jedziemy. Już jest meta na widoku, tutaj na mapie. I się udało z tą ekscytującą muzyczką pod koniec. Udało mi się. 3 minutki, 44 sekundków i ileś tam setniutków. Okej, okay, jedziemy dalej. Fajnie by było, gdyby tak nie szarpało, bo ostatnio takie problemy z dźwiękiem miałem przy okazji nagrywania Need for Speeda jedynki. Więc niezbyt dobrze to świadczy o tej grze, bo w sumie nie stwierdziłem tego w innych grach. Nie mam takowego problemu. Więc o co kaman? Zjeżdżając ze wzgórz, uważaj na strome odcinki. Mogą one zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych. No, czyli między innymi mnie. Jedziemy. Tak, to jest ta trasa. No i w sumie tutaj już mamy sprint, tak? No jedźże! Jedź! Nie, tu jest RX7, daleko od RX7, nie mogę go zarysować. Za duży szacunek mam. Wy nie macie szacunku. Pięknie, jak się cudownie jeździ tym Nissanem. Uwierzcie mi. Fucking! No co ci dopiero mówiłem? Mówiłem ci, żebyś uważał z tą Bawarką, zią. Zmylę go, patrz, kurwa, jeb! O! Zmyliłem go. Zmyliłem. Na pewno czuję się zmylony. Pokażmy im, kto tu rządzi. Atakuj rywali na zakrętach i grzej, ile wlezie na prosto. Grzej, kurwa, chyba grilla pod sklepem. Hamuj, wyprowadzaj go, wypieprzaj! Jak cię lubię, tak cię nie lubię. Kolejna złota myśl. Kurde, to jeszcze jest... Jedź, Harrison, wypieprzaj, ty mendo, ty to po prostu... Jesteś wrzodem! Normalnie w każdym WSR, we wszystkim musisz maczać swoje brudne łapska. Jesteś na drugim miejscu. Chyba się przesłyszałem, Będę pierwszy w warsztacie! Holy bitch! Mój Japoniec z tym się robi naprawdę skośne oki. Popatrzcie, co się dzieje z tymi światłami. A i znowu muzyczka. Muzyczka, która włącza się przy okazji czwartego tutaj etapu. Widzicie, popatrzcie na ten radar, czwarty etap, muzyczka, oczywiście, ble. No kurwa mać, Jezus, jakiś ty jest genialny. Twoje porady ratują mi dupsko, bez nich bym sobie nie poradził po prostu. Drugi może wyprzedzić pierwszego, kurna, żyłem w błędzie. Masz 5 sekund przewagi nad rywalem, staraj się utrzymać prowadzenie.
No widzisz, w końcu jakaś pożyteczna informacja, chociaż staraj się utrzymać prowadzenie, no to raczej sam bym na to wpadł. Bo mi też trochę kurna zależy. Aj, chciałem jeszcze tak zarzucić tyłem, jak to się robiło w Need for Speedach. Tych starszych. Zawsze przed metką. Okej. Okay. Lecimy dalej, moi drodzy. Nie ma co odpuszczać. Wszyscy będą ci siedzieć na... Jak to nie ten dźwięk? Mam tylko nadzieję, że u was tego tak strasznie nie słychać, jak u mnie. Próbuję to własnym ryjem zagłuszyć. No ale cóż. Kariera. Najczęściej używany samochód. Nismo. Ciekawe czemu. Choruję na to Nismo również... Daj mi kurwa powiedzieć. Choruję na to Nismo również w Wordzie. Tak. Straszliwie chciałbym mieć Nismo. Ale po prostu... No po prostu jest za busty. 5000 i na razie muszę sobie tylko... Mogę sobie co najwyżej go pooglądać. U dealera bądź jako mojego przeciwnika podczas wyścigu. Ja w ogóle jadę jakąś inną trasę sobie obieram niż wszyscy, ale zazwyczaj wychodzę na tym nie najgorzej, co ciekawe. Dobra, zimna głowa. Chyba go załatwiłem. Nie wiem, bo tu jest znów to wyzwanie, na którym się zmienia trasa ciągle. Harrison, odpuść. Odpuść, ja tu jestem mistrzem. Pięknie, 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 pięknie to robię. Zazwyczaj, gdy mi idzie za dobrze, później kończy się to katastrofalnie. Dobra, moi drodzy, no jest tak, wygląda sytuacja tak, że jestem pierwszy i nie wiem, gdzie są moi przeciwnicy, bo niestety nie mam tutaj radaru, aktualnie mi wyłączyli mapkę, może tak powiem, bo to o mapkę mi chodzi, ten radar w postaci tego paseczka takiego, aj, on ciągle jest, no i ciągle ten zakręt, on tu również jest. Fuck. Hamować już stąd. Ajhihi. Zaczyna mi wychodzić. Tak więc przekroczyliśmy już połowę przejazdu. Sweet. Sweet, sweet. Ale widzę, tych widzów się tutaj namnożyło naprawdę. Aj, kurde, tak, zapatrz się w widzów. Nie zwracaj uwagi na drogę. Bo oczywiście tak prosty zakręt to można wziąć grubym, grubym łukiem, a ja i tak... A i tak go tutaj spieprzyłem. Okej, ten zakręt już był, przejeżdżałem przez niego, przerabialiśmy to razem. No i tutaj, czy będzie znów tutaj w lewo... Jak tu się prezentuje sytuacja? E nie, proszę, mamy na wprost. Także mogę cisnąć tutaj z grubej rury. Nie do końca. A nie, do końca, dobra. Ho. Zdziw. Bierzemy go szeroko. No i pięknie, moi drodzy, dojeżdżamy do metki. I w 3 minutach się praktycznie zmieściłem, no 31 setnych, myślę, że to nie jest dużo. Tak. No i co, no chyba już jestem raczej pewien zwycięstwa, ale... Masz świetną pozycję, nie odpuszczaj jazdy. No chociaż nie do końca, bo gdybym teraz... Ale to musiałbym naprawdę... Nie, w sumie nie ma takiej opcji. Także już jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą, moi drodzy. Dość często jestem zwycięzcą, to się dość często powtarza, więc coś w tym musi być jednak. Tak nieskromnie mówiąc. No i w sumie
Wydawało mi się, że będzie odcinek dotyczył samego driftu, a tu proszę, ukończyliśmy całe WSR, ukończymy teraz, o ile to wyzwanie mnie nie przerośnie. W Hongkongu napotkasz masę pochyłych odcinków. Pilnuj przyczepności i prędkości na zakrętach. Ten przejazd, bo wiadomo, że nie będzie to żadne inne wyzwanie niż właśnie zwykły wyścig, co najwyżej mogą mi zmieniać trasę, jednak nie w tym przypadku. Tutaj znów mamy wszystko wyjaśnione, wszystko jasne, mamy mapkę całą, więc będzie o tyle łatwiej. Chociaż czy ja wiem, czy jest... Ja w sumie i tak, jak już wspominałem nieraz, z mapki to korzystam sporadycznie. Staram się zazwyczaj iść na żywioł. Niezły manewr. Spróbuj zająć drugie miejsce. No, spróbowałem. Zanim skończyłeś swoje zdanie, już byłem drugi. No i... Prawo... Pięknie, pięknie, zrobiłeś to pięknie. Ja też... W miarę to ogarnąłem, chociaż bardziej mnie uratowało to, że mi zjechałeś z drogi. Cieszy mnie to pierońsko. Aj, musiałem sobie tutaj troszkę poprawić tor jazdy. Bo miałem dość kolizyjny. Kurczę, kurczę, nie chcę. Jezus, paria. Niech gość się zamknie w końcu. I muzyczka. I muzyczka. Mamy szósty bieg. Mamy 260, moi drodzy. Ała, ała, ała. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Nie, nie, tak, tak, tak to nie będzie, moi drodzy. Tak to nie będzie. O, tak sobie dotąd. Odpuścimy i go sprowokujemy do driftu. O, taki dość kaleki ten drift, ale to liczy się tylko jedno. Number one, yeah, 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 yeah. Okej, moi drodzy, ulala, komsi, komsi, komsa, oh yeah. Także w sumie jedna sekunda był po mnie, więc nie znów tak dużo. Muszę przyznać, że cię nie rozumiem, bo mi coś tutaj szarpie. Wow, breaking news! Także tutaj, co tu będzie? Uwaga, fani motoryzacji! Podpisały umowę! Proszę! Także ludzie, zasiadajcie sobie przed ESPN, włączajcie, będziecie mieli okazję mnie zauważyć. Dobra. Co stwierdził? Okej, a ja stwierdzam, że się tego nie da przyspieszyć. Także, moi drodzy, no, musimy podziwiać krzywe uzębienie tego oto prezentera. Niestety, jesteśmy do tego zmuszeni. Okej, doceniam. Doceniam, byku, tylko że daj mi już w końcu dojść do głosu. No i WSR ukończone. Po raz, który to był sezon? Trzeci, tak? Trzeci sezon. Już nie mówię nawet o fanach, bo oni przybywają w tempie ekspresowym. 6 703 500. Ten sezon będzie największym wydarzeniem w historii. Popatrzcie! Na całym świecie rozegranych zostanie 9 serii transmitowanych przez ESPN. Z tej okazji rozbudowałem twoją kwaterę główną. Zapoznaj się ze zmianami i bierzmy się do roboty. Co mi się bardzo podoba, moi drodzy, to muszę wam powiedzieć, że właśnie ten system takiej ewolucji. Zaczynaliśmy w takim zasranym garażyku, gdzie... Musiał wybrać, w którym z tych wozów staniesz do wyścigu. Okej, zaraz, gdzie... No po prostu musieliśmy zdecydować... Co ja pieprzy, kurwa? Gdzie zaczynaliśmy od gównianego samochodu, już się w ogóle tutaj... Patrzę na te samochody, mi się pieprzy. No i później wiadomo, coraz lepsze samochody, no to jest fantastyczne i coraz lepsze miejscówki. Strasznie wielu takie gry z elementem rozwoju, nie tylko tego głównego wątku, czyli samochodu, tego głównego elementu gry, ale również takich rzeczy jak garaż i ta muzyczka taka dodająca takiej atmosfery temu wszystkiemu. Okej, moi drodzy, mamy do wyboru Chevroleta Corvette Z06, bardzo fajny wóz, i SRT Viper GTS. Moi drodzy, no i tu będę miał problem.
SRT. Popatrzmy, prędkość ma lepszą. Chevrolet Corvette, Corvetka ma lepsze przyspieszenie, moc ma troszkę mniejszą, ale co mi z mocy, skoro ja prędkość, przyspieszenie mam lepsze. Masa, no masę ma mniejszą Chevrolet, tylny drift oczywiście. Wybieram Chevroleta Corvette Z06. Myślę, że to będzie najlepszy wybór. Oczywiście. Natychmiast przygotować auto. Stajesz się coraz sławniejszy. Zainteresował się tobą kolejny sponsor. Okej, okay, tak więc jeszcze przy okazji zmienię sobie tutaj. Już mi tutaj proponowaliście, żeby sobie zmienić. Kurde, sponsorów! Zapomniałem słowa, które nawet jest wyświetlone. Proszę, wezmę Brembo, żeby się nie powtarzać za bardzo. Zniotik, tu mamy Momo, mamy jeszcze potem tam. Nie chciałbym się... Wow! Wow! Proszę. Aha, ja powinienem chyba patrzeć na... ilość fanów, ale widzę, że nie ma tutaj różnicy między tym. Alpine. Yokohama, bierzemy. Nie wiem, co to ma być. HKS, również bardzo fajne tłumiki HKS posiada. Chociaż powiem wam szczerze, że Apexi N1 jest fantastycznym tłumikiem, fantastyczną końcówką. Brzmienie samochodu z Apexi jest niesamowite. Równie dobrze myślę, no może troszkę ustępuje Apexi, ale Mugen też jest niezły. Polecam wam, polecam, jeżeli macie swoje wozy i nie wiecie, jakie końcówki zastosować. Recaro. Recaro ma fajne... Mówiłeś to już. Recaro ma bardzo fajne fotele, choćby nawet z pasami punktowymi. Fajna opcja. No i tak, moi drodzy, popatrzcie, co to jest, wyzwania. Mamy zawody specjalne, no i... Proszę. Tak więc... Tak więc widzicie, co nas czeka w najbliższych odcinkach, moi drodzy. A za ten odcinek już wam serdecznie dziękuję. Znów jest pieroński długi, ale mam nadzieję, że znów jest co oglądać. Trzymajcie się, moi drodzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.